Jakie są możliwości wykonania obrazka na papierze? Obrazek można wykonać w najprostszej wersji, na przykład ołówkiem, wykorzystując tylko linię. Obrazek może być monochromatyczny, wykonany już techniką mokrą, czyli za pomocą tuszy, atramentu, i może on się, tak jak tutaj na tym przykładzie widać, składać tylko z jednego koloru, czyli z czarnego. Wówczas o wyrazie takiego obrazka decyduje to, jak czarne jest to, czym się rysuje. Jeżeli się chce uzyskać większą rozpiętość odcieni, można taki tusz czy atrament rozwodnić i wówczas uzyskuje się taki rysunek lawowany, który składa się nie tylko z czarnych obszarów, ale również z białych, tam gdzie jest zostawiony zupełnie niezamalowany papier, oraz z szarych, tam gdzie została dodana woda, która rozcieńczyła tusz czy atrament. I można oczywiście próbować uzyskać kolor, malując akwarelą. Jeżeli chodzi o obrazki rysowane ołówkiem, to tu już zresztą na tym przykładzie widać tutaj, że ten obrazek przede wszystkim za dużo wyrazu nie ma, ponieważ ołówek sam w sobie nie jest możliwe uzyskanie zbyt ciemnego obszaru, w związku z czym ta ostateczna rozpiętość jest niezbyt duża. Czyli taki obrazek generalnie wychodzi mdły. Natomiast oczywiście bardzo łatwo jest coś takiego zrobić. Dużo łatwiej jest kontrolować efekt. Można stosować nie tylko linie, ale również plamy wykonane ołówkiem i bardzo łagodnie taki rysunek nasycać skalą szarości. Dużo trudniej jest to zrobić, jeżeli się stosuje technikę zupełnie czarno-białą. Natomiast taki rysunek jest przede wszystkim trwalszy, ponieważ ołówek ma tendencję do wykruszania się z papieru, do wycierania, i więc taki obrazek wykonany taką techniką za pomocą na przykład stalówki będzie dużo trwalszy. Można już korzystać z pewnych technik akwarelowych, wykonując obrazek w tonacjach szarości, i taki obrazek już może przypominać w konwencji czarno-białe zdjęcie, i tutaj możliwości są dużo większe. No i na koniec oczywiście jest akwarela. Można tutaj korzystać z różnych kolorów i uzyskiwać różne efekty. Jak to wygląda właśnie sprawa z akwarelą? No więc taki obrazek składa się, no to pewnie nie jest nowość, z plam tutaj. I przyjrzyjmy się, jakie to są plamy i jak te efekty uzyskać. Na filmikach, które pokazują w przyspieszonym tempie powstawanie obrazków, widać tam szereg działań, widać, w jaki sposób te plamy powstają. Teraz wyjaśnię, o co tutaj chodzi, w jaki sposób to powstaje. Przede wszystkim kwestia koloru. Więc akwarela ma tą przewagę nad pracami wykonanymi tuszem, czy atramentem, czy ołówkiem, że jest tutaj możliwość uzyskania różnych kolorów. I na tym polega właśnie przewaga tych prac i ich wyraz. Natomiast w jaki sposób te kolory uzyskać? Jeżeli ktoś posiada zestaw farb akwarelowych, to zauważy, że można nabyć tych kolorów trochę, ale ich jest ograniczona ilość. To znaczy najczęściej największe zestawy mają, jeżeli dobrze ja się orientuję, to zazwyczaj 36 kolorów. To jest już taki duży zestaw z dosyć dużą ilością, czyli tylko 36 kolorów, i kolory pośrednie otrzymuje się poprzez mieszanie tych kolorów według jakichś schematów. Generalnie można oczywiście, dążąc do uzyskania własnego stylu albo jakichś unikalnych efektów, można sobie nie korzystać z gotowego zestawu, ale stworzyć sobie własny, czyli na przykład przyjąć sobie założenie, że ja korzystam tylko z tych kolorów i już. I w ten sposób można próbować opanować tylko te kolory, i to może być pewien rodzaj znaku rozpoznawczego artysty, że on korzysta tylko z tych kolorów.